interesowałam się zdrowym żywieniem i gastronomią. Zawód, w którym się kształcę, pozwala mi brać udział w różnych kursach. Przez 3 lata odbyłam 3 kursy. Kurs carvingu, kurs baristy i kurs kelnerski. Na sali pracowni gastronomicznej uczymy się przyrządzać różne potrawy, takie jak kotlety z jaj, z sosem chrzanowym, naleśniki ze szpinakiem, z farszem. Oraz przygotowujemy się na tej sali do egzaminu zawodowego. Zajęcia w naszej szkole są bardzo interesujące. Można rozwijać na nich swoje umiejętności, ale nauczyć się też dużo nowych i ciekawych rzeczy. Myślę, że ten zawód jest bardzo przyszłościowy. Teraz w Polsce stawia się na odnawialne źródła energii. Dużo osób nie wie, na czym to naprawdę polega. Myślę, że mogą się dowiedzieć od nas. Myślę, że ten kierunek jest bardzo przyszłościowy, bo teraz stawiany jest duży nacisk na emisję tlenku węgla do powietrza. Dlatego korzysta się coraz bardziej z tych odnawialnych źródeł energii. Jest to bardzo dobra placówka, ponieważ jest dostęp do różnego rodzaju sprzętów. Uczęszczamy na zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Jest to moją pasją, rolnictwo ogólnie od zawsze jest tym, czym się interesuję. Pomagam rodzicom w gospodarstwie, więc wiem, jaka to jest ciężka praca, dlatego chcę się bardzo dobrze przygotować. Na zajęciach z agrotroniki uczymy się obsługi nowoczesnych systemów komputerowych wykorzystanych w maszynach rolniczych. Z pola możemy uzyskać dane o nawożeniu, o pracach, jakie były wykonywane, ponieważ do każdych danych są zapisywane współrzędne. Uczyliśmy się w programie, który pozwalał nam na oszacowanie zysków z danego pola na podstawie informacji o plonach, nawożeniu, wykonywanych pracach, czasie spędzonym na polu i jego uprawie. Kierunek, który wybrałam, a jest to technik architektury krajobrazu, jest to bardzo ciekawe odzwierciedlenie pracy w naturze wraz z pracą artystyczną. Często na praktykach wychodzimy na dwór, jednak to nie jest wszystko, co robimy. Robimy też ciekawe projekty w naszej pracowni. Mamy wiele kursów, które nas przygotowują do zawodu. Na przykład mieliśmy kurs florystyczny, a także z zakresu projektowania wnętrz, więc daje nam to bardzo ciekawy wachlarz usług. Kształcę się w zawodzie technik weterynarii. Skłoniła mnie do tego ogromna miłość do zwierząt i chęć pomocy im. Mamy w szkole mini zoo, w którym znajdują się kuski, konik, kucyk i króliki. Mamy też pomieszczenie, w którym znajdują się konie i krowy.
zwierząt, jeździmy na różne tematyczne wycieczki. Na przykład byliśmy w stadninie koni w Janowie Podlaskim. Po kierunku weterynarii, po ukończeniu szkoły, dostajemy technika, więc możemy pracować jako technik weterynarii bądź pójść na studia.